Dzień dobry, witajcie w trzecim odcinku podcastu Hafijaski. Nie ukrywam, że ten odcinek nagrywałam dość długo. Najpierw dlatego, że bolało mnie gardło i średnio mogłam mówić, a potem dlatego, że jest to dosyć trudny temat i nie chciałam do niego podejść tak z marszu, tylko chciałam, żeby ten temat był... oddać wagę tego tematu. A o czym będziemy dziś mówić? Ten temat jest o tyle ważny również i dla mnie, bo on mnie też osobiście dotyka i ja z tym tematem miałam do czynienia, mam zresztą nadal do czynienia. I mimo, że ten temat jest szeroko omawiany, jest normalizowany, z czego ja się bardzo cieszę, to nadal wiąże się z pewnego rodzaju stygmatyzacją oraz wykluczeniem. Szczególnie tą stygmatyzacją i wykluczeniem matek i kobiet. Dzisiaj będziemy mówić o depresji. Depresji poporodowej, ale nie tylko, bo też będziemy mówić o zwykłej depresji. I ja trochę też podzielę się może swoją historią z Wami. Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że żyjąc w dużym mieście, tak jak ja w Warszawie, i otaczając się osobami w dużej mierze świadomymi, to mam też takie poczucie, że temat depresji, zaburzeń emocjonalnych czy lękowych u matek nie jest tak do końca brany na poważnie, poza tą moją bańką uprzywilejowania, w której, no co tu dużo mówić, ja żyję, tak? I zdaję sobie sprawę, że dla wielu kobiet, które potrzebują pomocy i potrzebują wsparcia w swojej trudnej drodze rodzicielskiej, gdzie staje na drodze nam depresja, albo chociażby jakieś zaburzenia lękowe czy depresyjne, to może się okazać, że nie będzie nam tak łatwo. Że tam, gdzie mieszkamy, dostęp do psychologa czy psychiatry jest ograniczony albo bardzo słaby. Ja dzisiaj też postaram się powiedzieć trochę na ten temat, gdzie jak jesteśmy mamą małego dziecka, można poszukać takiego wsparcia i takiej pomocy, która nie będzie kosztowała miliony monet, tylko będzie jak najbardziej refundowana. Tak więc dziś będziemy rozmawiać o depresji. Będziemy rozmawiać o tym, jak depresja wpływa na postrzeganie kobiet jako matek, bo mam też takie poczucie trochę niesprawiedliwości, gdzieś bujając się na grupach rodzicielskich, mamowych, ale też w ogóle czytając na przykład komentarze w internecie pod jakimiś artykułami dotyczącymi depresji poporodowej, depresji matek, że bardzo często pojawiają się tam takie stwierdzenia, że te dzisiejsze matki to są jakieś delikatesiki, że kiedyś to były matki, bo one wszystko ogarniały. Kiedyś to nie było tej depresji. Kiedyś to było tak, że po prostu matka zakasała rękawy i tyrała dla swojego dziecka, a te współczesne matki to są takie ciepłe kluchy. I co to im do tych matek, które kiedyś w okresie głębokiego PRL-u czy powojennej Polski musiały się mierzyć z takimi problemami, no a my tu teraz mamy tyle udogodnień, tyle wsparcia, taką ochronę prawną, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie. Co my narzekamy? O co chodzi tym kobietom z tą depresją? I co zauważyłam, niestety takie komentarze i takie stwierdzenia bardzo często wychodzą od kobiet, które są naszymi matkami, czyli babciami naszych dzieci. I ja zdaję sobie sprawę, że nasze matki, które gdzieś tam zaczynały swoje rodzicielstwo w latach 80., 90., to one nie do końca mogły sobie pozwolić na chwilę takiej słabości po porodzie. Że one też postrzegane były jako takie właśnie siłaczki, które to wszystko ogarną. I w wielu przypadkach mam takie poczucie, że gdzieś jest dużo takich niezaopiekowanych emocji tych kobiet pokolenia wstecz, które wpływa na to, że to takie cierpienie naszych matek, ten takie poczucie obowiązku w stosunku do tego, żeby być na 100% matką i w ogóle nie narzekać i nie daj Boże nie użalać się nad sobą, to jest takie cierpienie, które my nosimy na swoich barkach, ponieważ tak byłyśmy też wychowywane w dużej części, tak? Że gdzieś ten patriarchalny sposób wychowania, który mówi o tym, że matka jest od tego, żeby opiekować się dzieckiem, w związku z tym musi ogarnąć wszystko i może znieść wszystko. I to nie jest tak, że my byliśmy wychowywani w to pokolenie wstecz, w jakimś takim empatycznym podejściu do rozwiązywania konfliktów czy trudności emocjonalnych. Myśmy nie rozmawiali o swoich emocjach z rodzicami za bardzo. Też zdaję sobie sprawę, że oczekiwało się od tych kobiet
w tym czasie, że one będą ogarniały i nie będą narzekały na swój los i absolutnie, że jeżeli by się tak działo, że coś będzie z nimi nie tak, że na przykład będą miały problemy psychologiczne czy natury emocjonalnej, no to tam się trochę uważało je za wariatki albo za kobiety zaniedbujące swoje dzieci, no i gdzieś to tam zostało, mam takie poczucie, w takiej przestrzeni rozmów kobiet pokolenia wstecz. My w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że tą słabość możemy sobie zaakceptować i ona jest bardzo często już rozumiana i już to pojęcie depresji poporodowej, czy w ogóle depresji matek, jest coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej i wiemy, że jak potrzebujemy profesjonalnego wsparcia, no to są lekarze psycholodzy, są lekarze psychiatrzy i możemy z ich pomocy skorzystać i możemy, i my o tym wiemy i to już jest coraz bardziej normalizowane. Kiedyś tego nie było i myślę, że w wielu przypadkach sytuacje, kiedy my na przykład zbierzemy się naszym mamom, naszym babciom naszych dzieci, że mamy jakieś problemy, idziemy do psychiatry czy do psychologa, to nie może nie zostać zaakceptowane w taki sposób, w jaki my to byśmy akceptowały na przykład u koleżanki, która jest w tym samym wieku i zmaga się z podobnymi trudnościami. Więc może być tak, że nawet jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy tego wsparcia emocjonalnego i psychologicznego, ale też tego wsparcia od naszych bliskich, to go po prostu nie dostaniemy. Ale drugą ważną rzeczą też jest to, że to sięganie po tę pomoc i sięganie po to wsparcie wcale nie jest takie proste. I to wcale nie wystarczy zadzwonić do kogoś i powiedzieć, że się źle czujemy. Trzeba też niestety przemóc takie poczucie stygmatyzacji też i takie poczucie oceny, negatywnej oceny, której się boimy z zewnątrz, że jednak nie dajemy rady, tak, że nie jesteśmy tą wyjątkową siłaczką, która w 100% ogarnia, wręcz przeciwnie, jestem w tym momencie na tyle słaba, że mogę nie ogarniać. To, co jest dla mnie bardzo istotne, to zaprzestanie gloryfikacji takiej matki Polki zarżniętej dla dziecka. Wiecie, taka twarda baba, która ze wszystkim sobie da radę. Trochę jak na polskim weselu, zastaw się, a postaw się, to znaczy po prostu wszystko żyły sobie wypruje, żeby tylko ogarnąć dom, żeby po prostu umyć podłogę, a nie zadba o swoje emocje i nie powie czasem, jest mi trudno, chce mi się płakać, jestem zmęczona, oczekiwałam czegoś innego, coś mnie przerosło. I to normalizowanie tej słabości, to normalizowanie słabości szczególnie pod kątem rzeczy, których my nie możemy skontrolować, jest bardzo ważne. A depresja czy stany lękowe są bardzo często taką rzeczą, której my skontrolować nie możemy. Nie możemy jej bardzo często nawet przewidzieć, dlatego że ona dzieje się gdzieś poza naszą kontrolą. I ja wiem, że bardzo często pojawiają się takie komentarze, no ja to w ogóle sobie wszystko robiłam sama i nie płakałam z tego powodu. Dla kogoś może się wydawać, że objawy depresji u innej kobiety są błahe. To znaczy, jeżeli my mamy depresję, to może się okazać, że nam po prostu źle postawiona, odstawiona szklanka będzie zaburzała po prostu wszystko, że to będzie dramat nad dramaty. I ktoś może powiedzieć, że to bzdura jest jakaś po prostu. Jak można o takie rzeczy płakać, denerwować się? To ja tu bym chciała powiedzieć, że my w ogóle wszystkie matki jako matki przenosimy góry, góry, góry. Każda z nas ma inną górę do przeniesienia i każda z nas jest w stanie inną górę unieść. Dla jednej uniesienie sprzątania, gotowania, zmywania, pracy zawodowej i w ogóle jeszcze czegoś tam w domu oraz ogarnięcia dziecka, to będzie góra, a dla jednej już, innej już tylko samo ogarnięcie dziecka będzie górą. Więc pamiętajcie, że my mamy różne góry i te góry są różne. I nie możemy też deprecjonować swoich gór nawzajem. Szczególnie w sytuacji, kiedy zmagamy się z depresją, szczególnie z tą depresją poporodową. I też pamiętajcie, że te kobiety, które mają te przysłowiowe jaja, przenoszą te przysłowiowe góry, to są też kobiety, które mają też drugą stronę. Tą drugą stronę, która nie jest silna. Tą drugą stronę, która jest słabsza, której my możemy nie widzieć na co dzień, ale są też emocje i możemy patrzeć na kobietę i myśleć, że ona jest silna, wszystko ogarnia, świetnie sobie daje radę, a ma codziennie gorszy dzień, codziennie płacze, jej emocje są mocno rozregulowane, w związku z tym ona bardzo mocno reguluje swoje codzienne czynności, więc to wygląda jakby wszystko ogarniała, a tak naprawdę stara się utrzymać równowagę. Pamiętajcie o tym, bo to jest coś, co dosyć mocno też rezonuje we mnie, chyba że dlatego, że ja również zmagam się z tym problemem.
oczywiście nie depresji poporodowej, bo już dawno jestem po porodzie, ale dostałam od was wiadomości, wiele wiadomości w odpowiedzi na to, że będę mówiła o depresji. Wiele z tych wiadomości były naprawdę poruszające. Ja kilka ich przytoczę tutaj, ale to, co znalazłam w waszych wiadomościach, to takie wspólne mianowniki, które powtarzały się u wielu z was i myślę, że wiele z was, jak zmaga się z tą trudnością depresji poporodowej, to może odnaleźć się w tych trudnościach i zauważyć je u siebie. I może dzięki temu, że dziś o tym porozmawiamy, to któraś z was podejmie decyzję, żeby zrobić kolejny krok i pomóc sobie. Mam taką nadzieję. Pierwszym z takich wspólnych mianowników, które znalazłam w waszych historiach, i jest to też taki mianownik, z którym ja się spotkałam, to jest gniew. Dostałam kilka maili w tym temacie i chciałabym tu jeden z nich przeczytać. Budziłam się z gniewem na dziecko, na partnera, na sąsiadkę, która uśmiechnęła się do mnie w windzie. Czułam duszność i nie miałam jak z niej uciec. I byłam na siebie zła. A potem płakałam, bo rozczarowałam siebie, męża, dzieci, bo przecież nie kocham go tak jak trzeba. Więc miałam wzloty mega ultramatkowej aktywności, po której przychodziły dni ciemne i duszne. Wyprztykiwałam się z rezerw energii i odchorowywałam to przez kolejne dni. Nie wiedziałam, do kogo mogę się zwrócić, nikt mnie nie pytał, jak się czuję, tylko jak się goi krocze. Na uwagę o tym, że jestem smutna, usłyszałam minie. Bardzo wiele z was pisało, że ten gniew, który czuło, był też niestety przyczyną tego, że zaraz potem pojawiały się wyrzuty sumienia. Czyli takie poczucie, że ja gniewam się bez sensu na kogoś, jestem im teraz winna przeprosiny. Zaczynało się od dołka, potem był wyrzut sumienia za to, co czuję i jak się zachowywałam. Bo nie poszłam na spacer, bo ledwo się ubrałam. I nie dotarło do mnie, że jestem chora i muszę się leczyć. I ja muszę powiedzieć, że ja też osobiście z mojego doświadczenia zawsze miałam takie poczucie winy, jak wyjeżdżałam na jakieś tam warsztaty czy prelekcje i czułam się dobrze, byłam nabuzowana na takim haju pracy, a potem wracałam do domu i te emocje, to moje spięcie się w sobie, żeby dobrze pracować, opadało. W związku z tym ja mogłam sobie pozwolić na prawdziwe emocje i ja się zaczynałam gorzej czuć. I wtedy miałam wyrzuty sumienia, że Boże, przecież ja jestem w domu i się źle czuję. Jak ja w ogóle mogę sobie pozwolić na coś takiego? Powinno mi być wstyd. I ten wstyd, ten wyrzut sumienia, to poczucie takie, że zawiodłam swoimi emocjami kogoś. Bardzo wiele z was odczuwało. I ja też widzę, że po tych mailach, które mi wysłałyście, że wiele takich historii właśnie związane z wyrzutem sumienia za te złe emocje, które czujecie, nie z waszej winy, nie z naszej winy, tylko dlatego, że one są związane z tym, że po prostu chorujemy. I potrzebujemy leczenia, potrzebujemy, żeby ktoś kazał nam drogę, jak czuć się lepiej. Bardzo fatalną rzeczą jest też to poczucie winy, kiedy słyszysz, że ktoś ma gorzej, bo nie doceniasz tego, co masz. I to też wiele z was pisało, że to przychodzi. Też dostałam taki mail, przeczytam go teraz. Inni mają gorzej, powiedziała moja znajoma. Mój syn miał już 3 operacje, a ty masz zdrowe dziecko, mówiła. Ja nie przeczę, że to była dobra chęć, ale blokowało to mi przyzwolenie na otwarcie swojego serca. Mówienie matce w depresji, nie płacz, inni mają gorzej, nie tylko bagatelizuje jej emocje, ale też bezpodstawnie wpędza w to poczucie winy i w takie samozaprzeczenie. Bo my sobie myślimy, kurde, no faktycznie inni mają gorzej. Dlaczego ja narzekam? I to niestety też sprawia, że my zaprzeczamy temu, że źle się czujemy. Zaprzeczamy temu, że źle czujemy, w związku z tym to nasze złe samopoczucie nie jest dla nas ważne i my zaczynamy udawać, że nic się nie dzieje, że jest okej, albo staramy się wręcz nieludzkim wysiłkiem wyrównać do tego poziomu szczęśliwości, radości i pięknego instagramowego macierzyństwa, kiedy jest zupełnie na odwrót. My stawiamy sobie przed sobą te nierealne oczekiwania, które w ogóle towarzyszą nam od samego początku. Nierealne oczekiwania, że będzie wspaniale, że będziemy się cieszyć, że dziecko będzie cudowne, że będzie spało, nie będzie płakało, że damy sobie radę ze wszystkim. I okazuje się, że to nie do końca na tym polega macierzyństwo, żeby sobie ze wszystkim dawać radę, tylko żeby dobrze wybierać, z czym sobie dawać radę, a z czym sobie nie trzeba dawać rady. I te nierealne oczekiwania wpędzają nas też w taką spiralę nadrabiania tych złych momentów,
które przychodzą, bo to nie jest tak, że jak mamy depresję, to bardzo często tylko i wyłącznie w tej depresji jesteśmy, tylko to bardzo często jest taka sinusoida, to znaczy jest super, super fajnie, my wtedy się spinamy tak na maksa, żeby po prostu ogarnąć. I potem, ponieważ tak się spiałyśmy na maksa, to potem przychodzi taki mega dół. I bardzo często wtedy przychodzi to pytanie, które wiele was sobie zadawało w mailach, które mi wysłałyście, ale ja też sobie je zadawałam. Dlaczego to właściwie ja? Co ja zrobiłam źle? I oczywiście od razu bierzemy winę na siebie, że co ja zrobiłam źle. Nie, że to jest chemia w mózgu, tylko co ja zrobiłam źle. Co ja zrobiłam źle, że w ogóle mnie to spotkało? Czy ja coś komuś powiedziałam, czy ja coś komuś zrobiłam, czy ja źle zaplanowałam poród, czy ja źle zaplanowałam sobie to macierzyństwo. No i potem, ponieważ jesteśmy w tym swoim zaprzeczeniu, szukamy winy w sobie, no to od razu pojawia się to poczucie, zawiodłam moje dziecko. Tak, bo nie jestem tą szczęśliwą mamą z Instagrama, więc zawiodłam moje dziecko, zawiodłam mojego partnera, bo przecież miało być okej. Zawiodłam moje dziecko, bo ja nie jestem w stanie wstać i się ubrać i umalować, więc ja leżę w tym obleśnym dresie i nie byliśmy trzeci dzień na spacerze, a ja nie jestem w stanie wyjść z domu, w związku z tym moje dziecko przeze mnie będzie się źle rozwijało i tak dalej, i tak dalej. I my sobie nakładamy na tą spiralę naszych trudnych emocji jeszcze dodatkowe rzeczy, które same sobie dokładamy do tej miseczki. I potem już jest tak, że my sobie myślimy, to, że to się nigdy nie zmieni, że tak już będzie zawsze. Nawet sobie czasem wymawiamy, i to też wynikało z waszych maili, że tak ma być, że to jest normalne, że przyjmujemy ten zły stan nasz i to, co się dzieje z nami, za normalne. Za to, że tak właśnie wygląda macierzyństwo, o co mi chodzi. I tu bardzo fajny, słuchajcie, mail dostałam też. Pediatra mojego syna spytał, jak pani sypia. Rozpłakałam się. Przeprowadził wywiad i tego samego dnia przyjął mnie internista. Dostałam leki, położna zadzwoniła 3 razy w ciągu tygodnia. Mój mąż dostał dla mnie zwolnienie, opiekę nade mną. Po 2 tygodniach zobaczyłam po raz pierwszy moje dziecko w kolorze. I to jest niesamowicie ważne dla mnie, że dopiero w sytuacji, kiedy dostrzegniemy tą pomoc, dopiero w sytuacji, kiedy sięgniemy po nią albo ktoś nam ją zaoferuje, zaczynamy widzieć, że to wcale nie miało tak być. Że macierzyństwo wcale nie musi tak wyglądać szaroburo. Że nasze dziecko może być widziane przez nas w kolorze. Tylko czasem, żeby zobaczyć to dziecko w kolorze, no to trzeba trochę więcej niż tylko je urodzić i żeby po prostu strzeliły nam do głowy hormony. Ale żeby też o tym mówić, to też warto pamiętać, że wiele kobiet boi się o tym mówić. Przede wszystkim z powodu tej oceny, o której mówiłam wcześniej, i tego, że troszkę nie mamy wsparcia ze strony na przykład poprzedniego pokolenia, co może być niezrozumiałe dla nich, tak? Bo kiedyś jak matka, tak jak mówiłam, miała depresję poporodową, no to tam nie było postrzegane za, wiecie, za normalne, tak? Wręcz przeciwnie, to było po prostu nienormalne i ta matka była dziwna i w ogóle ludzie się bali, że coś zrobi dziecku. Więc nie wiemy, jak mówić o swoich uczuciach, nie wiemy, jak mamy to opowiedzieć. Boimy się usłyszeć tego, że przesadzamy, boimy się trywializacji naszych uczuć z drugiej strony, podejrzeń o szaleństwo, o to, że właśnie chcemy skrzywdzić dziecko, że jak komuś się zwierzymy, to ten ktoś zadzwoni po przysłowiowy mops i to dziecko nam zabiorą, bo ja się źle czuję, mam depresję. Co inna sprawa, że w ogóle ośrodki pomocy społecznej bardzo często świadczą usługi pomocy dla mam, które cierpią na depresję poporodową i czasem paradoksalnie jest to bardzo dobry adres, do którego możemy się zgłosić. No dobrze, ale już nie przedłużając, chciałam chwilę porozmawiać o tym, co zrobić, kiedy podejrzewamy, że może rzeczywiście to jest depresja poporodowa. Jest taka tabela, która się okropnie nazywa Edynburska Skala Depresji Poporodowej, taki test. I to jest taki formularz właściwie. I tam na tym formularzu sobie zaznaczacie, jak się czujecie. Tam jest kilka pytań i na podstawie waszych odpowiedzi ten test, to nie jest narzędzie takie super diagnostyczne, ale można na podstawie tych odpowiedzi wywnioskować, czy my mamy jakiś problem z depresją poporodową. Czy może to rzeczywiście jest to. I teraz co zrobić, jeżeli się okaże, że albo ten test nam wyjdzie wskazująco na to, że to może być depresja, albo my się czujemy, że możemy mieć depresję, tak? Nie musimy sobie robić tego testu, bo to może być samo w sobie przez nas zrozumiałe, że ja na pewno na to cierpię, tak? Do kogo możecie się skierować? Przede wszystkim możecie, jeżeli jesteście w tym okresie opieki poporodowej, to możecie po prostu skierować się do położnej środowiskowej, ale możecie też skierować się do pediatry swojego lub do internisty. I teraz to jest bardzo dobry też
taki kontakt, jeżeli chodzi o internistę, dlatego że internista bardzo często może skierować nas na dodatkowe badania, które mogą wykluczyć inne podłoże naszego złego samopoczucia. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale poporodowe zapalenie tarczycy, czy też problemy z nadczynnością bądź niedoczynnością tarczycy mogą dawać objawy, które są podobne do objawów depresji poporodowej. Więc warto tam się skierować do internisty, który nie tylko spojrzy na wasze emocje, ale też na w ogóle zdrowie fizyczne. Internista może wystawić wam skierowanie do psychologa i takiego psychologa możecie znaleźć w poradni zdrowia psychicznego i może to być taka przychodnia w ogóle samodzielna, albo na przykład przychodnia czy ośrodek, który działa przy szpitalu psychiatrycznym. Nie obowiązuje rejonizacja, więc możecie sobie tą poradnię po prostu wybrać taką, jaką chcecie. Ja znalazłam na stronie terminyleczenia.nfz.gov. Nie wiem, czy to jest oficjalna strona NFZ-owska, czy nie. Wydaje mi się, że tak, ale znalazłam informacje, jakie są terminy na spotkanie ze specjalistą w przypadku depresji. I teraz, jeżeli chodzi o tę depresję, to do psychiatry nie potrzebujecie skierowania. Po prostu można się do psychiatry zgłosić. Gdzie jeszcze możecie pójść, jeżeli się gorzej czujecie? Możecie pójść do punktu interwencji kryzysowej. To też czasem jest dobry adres. W Warszawie i bodajże w Trójmieście działają też takie punkty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I tam też możecie zadzwonić i to jest Centrum Dziecka Rodziny. Możecie tam zadzwonić. Można też skierować się czasem do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli jest tak, że jesteście w sytuacji bardzo dużego kryzysu, takiego naprawdę dużego, takiego, że czujecie, że mała rzecz popchnie was na skraj, albo wiecie, że wasza partnerka jest w takim stanie, albo ktoś wam bliski, przyjaciółka, koleżanka, siostra, to możecie udać się bezpośrednio na oddział psychiatryczny, poprosić o skierowanie na przykład internistę i udać się do szpitala, gdzie takie przyjęcie powinno się odbyć razem z dzieckiem. To znaczy, to nie jest tak, że was rozdzielą z dzieckiem. Więc jak widzicie, ja też tutaj na dole na YouTubie też te informacje zapiszę i podlinkuję tak, żebyście mogły sobie zajrzeć do nich i sprawdzić, jakie macie opcje. Jest też realizowany taki program, jest to program, już wam mówię, jak on się nazywa, program profilaktyki depresji poporodowej i na tej stronie pacjent.gov.pl, na stronie tego programu, ja tę stronę też zalinkuję, jest informacja, w jakich województwach i jaki podmiot realizuje ten program. Ten program ma właśnie za zadanie wykrywanie wczesnej depresji poporodowej. Natomiast tak w dużym skrócie, bo ja wiem, że tu dużo informacji o tym, co zrobić, podałam. Jeżeli macie taki problem, że czujecie, że to jest depresja poporodowa, jeżeli ten test wyszedł wam wskazująco na to, że to może być depresja poporodowa, możecie zawsze zadzwonić do położnej środowiskowej. Ona będzie wiedziała, co robić. Ona będzie wiedziała, gdzie w waszej okolicy możecie się po dalszą pomoc zgłosić. Ja też bym chciała dwa słowa powiedzieć o rzeczach, których my się też boimy. Na przykład boimy się leków. Jest wiele leków, które są naprawdę bezpieczne w okresie karmienia piersią. I ja też podlinkuję wpis na ten temat. Będziecie mogły ten wpis znaleźć pod filmem na YouTubie. I ja bym się też chciała powiedzieć, że to nie jest tak, że my jak pójdziemy do psychiatry i psychiatra stwierdzi, że mamy depresję poporodową, to nie jest tak, że od razu dostaniemy leki i będziemy się bały jakichś skutków ubocznych, tego, że dziecku to te leki nie posłużą, bo może być tak, że nasza depresja jedynie będzie wymagała psychoterapii, albo jakiejś zwykłej terapii, albo może być tak, że po prostu dostaniemy informację, że powinnyśmy więcej odpoczywać, albo skierowanie na jakieś zajęcia fizyczne, bo też aktywność fizyczna bardzo często pomaga w przezwyciężeniu stanów depresyjnych czy też lękowych. I ja też chciałam na koniec powiedzieć, że ja jestem bardzo smutna, że my nie widzimy, jak wielu kobiet dotyczy temat depresji poporodowej, ale w ogóle temat depresji w ogóle. Od 10 do 20% kobiet po porodzie cierpi na depresję poporodową. Ale co druga nie zwraca się po pomoc do lekarza. A jak już się zwracamy, a jak już
szukamy tej pomocy, bądź jesteśmy w trakcie leczenia, to bardzo często o tym nie mówimy. W związku z tym w tej depresji to jest tak, tylko ja mam depresję, tylko ja biorę leki, tylko ja cierpię, tylko ja jestem ta zła. Wszystkie kobiety naokoło mnie, wszystkie mamy naokoło mnie są świetne, wspaniałe, cudowne, ogarniają, nie mają takich problemów jak ja. Tylko ja je mam. A jednocześnie utrzymujemy ten taki obraz siebie ogarniającej, zadowolonej, że dajemy sobie radę. No i te inne mamy, które też mogą cierpieć na depresję poporodową, które też mogą się leczyć, chodzić na psychoterapię, one sobie mogą patrzeć na nas i myśleć, tylko ja nie ogarniam, tylko ja chodzę na terapię, ona ogarnia. I to jest takie błędne koło. Ja muszę powiedzieć, że mnie osobiście w sytuacji, kiedy ja już wiedziałam, że to jest depresja i że będę musiała się leczyć i że to naprawdę skończy się po prostu lekami i bardzo się z tego cieszyłam, bo już byłam w takim stanie, że po prostu chciałam, byłam w stanie zrobić cokolwiek, żeby się lepiej poczuć, to co mi bardzo pomogło, to moja przyjaciółka, która również cierpi na depresję i ona dała mi opakowanie na pigułki, takie wiecie, takie trójdzielne, ładne bardzo takie opakowanie na pigułki i powiedziała, witaj w klubie. I to nie miało znaczyć, że witaj w klubie, teraz będziemy sobie ćpać razem, tylko nie jesteś sama, mnie też to spotkało. Ja też z tym się mierzę. I to dało mi takie poczucie, nie jestem sama. I ja też życzę Wam, żebyście w sytuacji, kiedy rozmawiacie ze sobą, kiedy dzielicie się trudami macierzyństwa i rodzicielstwa i dowiecie się, że ktoś z Was, z Waszego grona cierpi na depresję poporodową i leczy się albo chodzi na psychoterapię, to żebyście dały tej osobie pozytywny feedback, że to, co robi, jest dobre, bo dba o siebie. A jeżeli my nie zadbamy o siebie, to nie będziemy fajnymi mamami. Fajna mama dba o siebie. Fajna mama myśli o sobie. I fajna mama wspiera inne fajne mamy w tym, żeby nie myślały, że to tylko one mają problemy. I w tym, żeby nie myślały, że tylko one są same na tym świecie, które muszą chodzić na terapię bądź brać leki. I z tą myślą Was dzisiaj zostawiam. No i do zobaczenia w kolejnych hafijaskach.